Kochani moi, ostatnie przejście. Mamy 3 klucze i teraz próba odblokowania ostatniej postaci, którą jest pan doktor. A właśnie, a propos doktor, no to właśnie doktora musimy tutaj odblokować. Ja to robię Gunjackiem, bo nie trzeba przechodzić różnymi postaciami, tylko wystarczy tą samą. I jak widzicie, mamy 3 klucze. Teraz przy czwartym, bo trzeba 4 razy przejść ten tryb, przy czwartym przejściu będzie walka pierw z Heihachim, tak? A potem chyba doktorem jeszcze. I ogólnie to trzeba wygrać, ale to nie jest łatwe, bo... Chociaż ja teraz znalazłem taki sposób, żeby to jakoś w miarę ogarnąć. Coś pyrka dźwięk. Pierdzi coś czasem, ale bo tak jest, no. Stara konsola to pierdzi. Dobra, idziemy. Czy doktor będzie bity? Będzie bity, będzie płakał. Będzie leżał, tak, właśnie, ale to my jesteśmy w stanie mu zadawać obrażenia od dołu, wiesz? Gunjack potrafi od dołu. O kurde, on blokuje! O, widzisz? Jaka pełna moc! A? Od ministra dostaniecie oklaski, no to musicie dostać, no. Dla odmiany tego skopa walnę. No. A skopa dla odmiany, żeby nie zapomnieć, że mamy też oprócz rąk, mamy też oczywiście nogi. Też trzeba czasami dupnąć. Co tam Nana? Co ci tam Stinky Cheese się dzieje? Dobra. Polecam właśnie Gunjackiem, jak ktoś będzie chciał sobie odblokować te wszystkie postacie, to akurat Gunjack jest bardzo dobry do tego trybu, bo jak widzicie, ma bardzo mocne walnięcie i ma dużo ciosów, które nie są blokowane przez tych ziomeczków, kitowców. Taktyką jest to, że musicie też trzymać do tyłu przycisk często, żeby zblokować ich ciosy, żeby HP sobie nie, żeby nie tracić HP-ków. Zrobimy, o. Tak jest. Jest dobrze. Dobra, no i teraz bossik drugiego poziomu. Kto będzie na jako boss drugiego poziomu? Yoshimitsu. Okej. Super. Na razie nie idzie źle. No, jest dosyć ciekawie. Dostał ode mnie. Siema, Gunjack opanowany, ta... Widzieliście to? On swojemu dupnął. Nie wiedziałem, że w ogóle jest Frindlefire wśród nich. Chicken. Hmm.
Tu może być problem. No właśnie. Musimy dostać kurczaka. Jest, czekajcie, czekajcie, chicken. No żeby tego rano nie zdupić. Mhm. Dobra, i boss. Dawaj mi bossa. Kto będzie bossem? Brian. Dobra, padł. Dobra, lecimy, moi drodzy. Ostatni poziom. Oni są coraz mocniejsi, no kurwa! No właśnie. Dawaj kurczaki. Chicken. Kurwa, no nie! Daj kurczaki, proszę cię. O. Dobra, skupmy się. A, no we dwóch na jednego to banda łysego! Dawaj kurczaka, dawaj kurczaka. O! Chicken i chicken. Daj kurczaki, daj. Nie! A, daj kurczaki, daj. O, jest, dobra. Oho. Dobra, bosik. Czy on ma jeden atak? Nie, tylko to jest taki najbardziej... najlepiej działa ten atak, wiesz? Dlatego go używam. Bo jest najbezpieczniejszy. Dobra, i teraz uwaga. Co się wydarzy? Final Stage Challenge. On leży. No właśnie, to jest to. Okej, okay, doktor. Aaaa!
Jeszcze raz, jeszcze jeden uderzenie. Jest! No, stary pijany, moi drodzy, to jest to. Udało się. You saved doktor Boskonowicz. Bączkowicz! Doktor Bączkowicz, ty! Ja nie wiedziałem. Boskonowicz. A, widzisz. Dobra, i teraz tak, zapiszmy sobie save'a. I możecie zobaczyć sobie w practice mode. Mamy wszystkie postacie odblokowane, moi drodzy. Doktorek. Pokażę wam, jak wygląda. Oj, taki doktor. To jest doktorant. Boskonowicz. Fight. Jeden freestyle, dobra, okej. A on ma jakieś ciosy? Może łapać? A. Nie, bo... On się kładł zawsze, nie? O. A? No, no, żygaj. No, moi drodzy, jest. Tak. Tak, moi drodzy, wyglądało odblokowanie. Jeszcze jest teatr mode jakiś, ale ogólnie, o, jeszcze jest Tekken Ball mode, którego żeśmy w sumie nie ogrywali. Ale mogę wam go pokazać, jak to wygląda. Bo tu oczywiście można maksować. Dla tych, którzy nie widzieli jeszcze, jest taki fajny tryb takiej siatkówki plażowej, bardzo fajny i przyjemny. Fajnie się, śmiesznie gra w to. O, proszę zobaczyć. A, kurde, podkręcił go. O? Dawa, dostał punkt. A i co? Okej. Okej. Dostał. I można zadawać obrażenia przeciwnikowi na dwa sposoby. Jednym sposobem jest po prostu trafianie piłką w ziemię, to wtedy zadaje obrażenia, albo uderzenie z taką mocą, że piłka przejmuje tą moc, czyli jest taka naładowana energią i wtedy jak on nie zblokuje tego, to ona mu zada obrażenia. Na przykład patrzcie, idzie, widzicie, naładowana energią i nie zblokowała tego, nie odbiła. I jedynym sposobem jest zblokowanie albo też danie tej energii ponownie. Widzicie? A Jezus. Uwaga. Idzie. A, dostała. No. To tyle by było z przechodzenia póki co Tekena. Ogólnie to ja będę teraz ćwiczył, słuchajcie, bo będzie... A właśnie, to przypomnę teraz wszystkim, że jeśli ktoś jeszcze nie wie, że moi drodzy, 11 marca w Gliwicach, w pubie Herzpub, u Jasia, u Sushibo,
będzie miało miejsce wydarzenie, które, podczas którego będzie turniej Tekkena 3 na PlayStation 1. Tu wam dam link, jak ktoś by chciał, był zainteresowany i chciał wpaść. Będzie to wydarzenie, na którym też przyjedzie, moi drodzy, Retrosfera, będą rozstawione konsole Amigi, Commodore, PlayStation, GameCube i tego dnia będzie można pograć sobie w knajpie przy piwku w te stare gry konsole. Oprócz tego będzie właśnie turniej Tekkena 3, dlatego ja ćwiczę tutaj. Będę ja, będzie Sushi, bo będzie Jay, przyjedzie Jay z Krakowa też, będzie brał udział w turnieju, ale też będzie komentował ze mną ten turniej. Może będzie stream i chyba będzie stream z tego wydarzenia, z tego turnieju. Postaramy się jakoś zrobić, żeby to było fajnie. No i to tyle chciałem powiedzieć tutaj tytułem tego, jak już Tekkena mamy odpalonego.